Mamy znaleźć prędkości względne jednego układu odniesienia względem drugiego. Wtedy, gdy poruszają się one zgodnie, oznaczyłem tę prędkość przez V1', a gdy przeciwnie, V2'. Aby znaleźć prędkości względne, trzeba znać ich prędkości względem nieruchomego układu odniesienia. W celu znalezienia tych prędkości względem inercjalnego nieruchomego układu odniesienia wykorzystamy informacje zawarte tu. A więc to, że długość własna L0 jest równa 1 m, a długość względem pierwszego i względem drugiego układu odniesienia są L' oraz L'. Skorzystamy ze wzoru transformującego długość w mechanice relatywistycznej. Ten wzór ma z lewej strony. L0 to długość własna, U prędkość układu, C prędkość światła, a L to długość pręta względem układu poruszającego się. Wyznaczamy stąd po kolei U. Najpierw dzielę przez L0 i podnoszę do kwadratu obie strony. Następnie U kwadrat, U przez C do kwadratu przenoszę na lewą ze znakiem plus, a L przez L0 do kwadratu ze znakiem minus na prawą stronę. No i wyznaczam stąd U. Mając ogólny wzór na prędkość układu, wyznaczmy te prędkości w przypadku pierwszym i w przypadku drugim. W przypadku pierwszym będziemy mieli U1, prędkość pierwszego układu odniesienia, i zamiast L mamy L'. Wszystko jest dane z prawej strony. Podstawiamy dane. Zwykłe, matematyczne, algebraiczne, proste przekształcenia prowadzą nas do tej wartości. To samo zróbmy dla drugiego przypadku, podstawiając L'. I znowu tak samo proste, algebraiczne przekształcenia dają nam to. Mając prędkości obu układów, korzystamy z transformacji prędkości. I podstawiamy, gdy poruszają się te dwa układy odniesienia zgodnie, wartości prędkości U1 oraz U2 ze znakiem plus. No to podstawiamy za V U1, za U U2, stawiamy wartości, znajdujemy wartość prędkości względnej, gdy jadą zgodnie, gdy poruszają się zgodnie. Oba układy odniesienia. A gdy jadą przeciwnie, no jedna z tych prędkości musi być wzięta ze znakiem minus. Ja ze znakiem minus wziąłem prędkość U2. Wtedy V2' też równa się, wzór wygląda tak samo, ale podstawiając dane, znajdujemy, że gdy poruszały się układy odniesienia przeciwnie, to ich prędkość była ponad dwa razy większa. Oczywiście żadna z tych prędkości nie mogła przekroczyć prędkości światła w próżni C.